mi troszeczkę pogoda w Nowym Jorku nie dopisała, ale zabieram was na dwie fajne miejscówki. Pierwsza miejscówka jest to dzielnica na Brooklynie, nazywająca się Dumbo, ale pisze się Dumbo. Więc od razu wam mówię, że jeżeli będę mówić Dumbo, nie obraźcie się. Każdy mówi tutaj jak chce. Pisze się Dumbo, a czyta się Dumbo. A druga miejscówka jest bardzo uzależniona od pogody, więc troszeczkę mi tam nie pasuje iść, ale umówiłam się z koleżanką i przy okazji chciałam wam pokazać. Jest to miejscówka, jak się domyślacie, bardzo wysoko, więc jak pada deszcz albo jest zima, jest bardzo zimno, nie jest to fajna pora na siedzenie, na przykład na jakąś kawę czy na jakiegoś drinka. No ale jak się już umówiłam, to się umówiłam i zabieram was ze mną, ponieważ jeszcze mam dosyć sporo czasu i mam nadzieję, że wam się spodoba. I tak to mniej więcej wygląda. Jestem właśnie, znajduję się na dachu rooftop New York City 203. Jak widzicie, za mną jest budynek Empire State Building. Ale jest bardzo pochmurnie i pada deszcz. W wakacje jest bardzo fajnie tutaj siedzieć, natomiast dzisiaj mi się nie udało. Czekam na koleżankę i zastanawiam się, chyba gdzieś przeniesiemy się w inne miejsce, bo okropnie pada. Można tutaj usiąść w takich tak zwanych iglo. Te iglo są ocieplane w zimie. Ceny są naprawdę spoko, tylko trzeba zawsze zostawić napiwek dla barmana. Pamiętajcie o tym. Miejscówka. Ale nie na tą pogodę. Uciekam teraz do Dumbo na Brooklynie. Przeszłam teraz cały most brukliński, było pełno turystów, a mamy już koniec września, mamy już koniec marca, jest tak gorąco, zaraz się... Dużo turystów, jestem tutaj już pierwszy raz, ale będę was zabierała w fajne miejscówki w Nowym Jorku, obiecuję. A więc przechodzimy na drugą stronę. Jak już widzę z daleka, jest dosyć sporo ludzi czekających na fajną fotkę. Pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda. Dzielnica na Brooklynie. Ja pamiętam swego czasu, że mieszkałam w Carroll Gardens. To była jedna z takich bogatszych dzielnic na Brooklynie. Wydaje mi się zdecydowanie, że Brooklyn jest bardziej ciekawszy od Manhattanu, ale kto wie, przekonamy się na pewno te wakacje, bo postanowiłam, że będę dużo, dużo zwiedzała. Jestem tu już prawie 2 lata, a tak naprawdę nie byłam nigdy w tym miejscu. Jest mi tak troszeczkę głupio. Ogólnie charakteryzuje się fajnymi loftami, fajnymi takimi sklepami. Tutaj mam naprzeciwko jedzonko Brooklyn Roasting Company Peas and Pickles. Jak widzicie, tam z daleka mamy tam sushi, hot food i tak dalej, sałatki i tak dalej, i tak dalej. O, możecie sobie tam z daleka zobaczyć, mamy Front Street Pizza. Dzielnica Dumbo znajduje się pod mostem bruklińskim i pod mostem Manhattan Bridge. Ta dzielnica jest określana jako dzielnica klasy i bezczelności, ale do teraz nie wiem, dlaczego jest tak nazywana. Zastanawiam się. Jestem właśnie w Peas and Pickles i zakupiłam sobie sushi, które robią tutaj na miejscu. Do sushi zapłaciłam 6,99. Jest to spicy tuna roll avocado, czyli tuńczyk i awokado. Pokażę wam mój ulubiony sok Nowy Jork. Są moje ulubione soki. Jest to cranberry apple juice, czyli żurawina i jabłko. Także tutaj w ogóle można sobie zakupić leki. Tutaj można zakupić, pokażę wam, jedzenie, można kupić gotowe jedzenie, bardzo dużo rzeczy. Ja coś czuję, że chyba będę chora, bo coś mnie chyba przeziębiło. Nie wiem, czuję się tak kiepsko trochę. Chyba w tą pogodę, albo to jest jakieś przesilenie wiosenne. W każdym bądź razie powiem wam, czekam cały czas na tą wiosnę, bo już mam wszystkiego dosyć. Soja sos. Okej, troszeczkę soi.
Sami? Zapomniałam, jak to się nazywa. Bardzo dobre. Prawdopodobnie kiedyś jeździły tramwaje. Zabłysłam wiedzą! Widzimy się w parku, Brooklyn Bridge Park. Mamy tutaj widok na Manhattan. A z tej strony na górze mamy Manhattan Bridge. Jest bardzo głośno. Jak słyszycie, jest dosyć głośno, ale jest to fajne miejsce na zrobienie fotki.